Majówka Ustacha to uroczystości zorganizowane przez gminę Łomża, które miały religijny, patriotyczny, edukacyjny, ale także sportowy wymiar. Obchody stulecia wzniesienia w Lesie Jednaczewskim pomnika kurpiowskiego bohatera Stacha Konwy były okazją do przypomnienia jego historii, o którą dbał Adam Chętnik. Uroczystości rozpoczęła msza święta na Leśnej Polanie, gdzie w czerwcu 1922 roku Adam Chętnik witał uczestników wielkiej patriotycznej uroczystości odsłonięcia pomnika z ziemi, kamienia i drewna. Stach Konwa, kurpiowski bohater, który walczył w tej wojnie i bitwie przeciw Sasom i Rosjanom, to w dzisiejszych czasach budzą się takie właśnie skojarzenia, że nawet i 3 wieki temu, gdy obaj nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu potrafią złączyć swoje siły, by próbować urządzić nam nasz rodzinny dom, to do niczego dobrego to nie prowadzi. 100 lat później, w niedzielę 8 maja, przed zgromadzonymi wokół monumentu odnowionego niedawno staraniami gminy Łomża, Nadleśnictwa Łomża i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej stanął Jacek Chętnik, wnuk Adama. I to jest piękna uroczystość z intencją wspomnieniową, jak powiedziałem, to słowo pamięć jest tu kluczowe, ale znakomita jakby droga dla społeczeństwa, szczególnie dla młodego pokolenia, żeby raz przyjęli dla siebie pewne wartości, które wynikają z bohaterskiego narodu kurpiowskiego, zachowania się bohaterskiego narodu kurpiowskiego, wartości charakteru reprezentowane przez Stacha Konwę, który w zasadzie wybrał śmierć jako alternatywę w stosunku do zdrady. Dzisiaj jesteśmy wszyscy kurpiami, bo to piękny naród, który, tak jak Państwo słyszeliście, jak dotychczas w wypowiedziach, zasłużył sobie na to, żeby go pamiętać, czcić i chwalić, bo zasługuje sobie na to, bo przez wiele, wiele wieków służył dla Polski bardzo dobrze, wypełniał swoje obowiązki należycie i za to mu cześć i chwała. Wiosną 2020 roku zapadła decyzja o renowacji zniszczonego przez czas i wandali pomnika. Z inicjatywy wójta gminy Łomża Piotra Kłysa, nadleśniczego Łomży Dariusza Godlewskiego, w jego rekonstrukcję, tym razem w dębowej kłodzie, ponownie zaangażowali się działacze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Jednaczewa. Po kilku miesiącach prac, w trakcie których m.in. poddano konserwacji figurę Chrystusa Frasobliwego i tablicę epitafialną z poprzedniego pomnika, pomnik ponownie ustawiono na Leśnej Polanie. Na szczycie osłaniającego kilkusetletni pień daszku ustawiono historyczny krzyż z pierwszego pomnika Stacha Konwy z 1922 roku. Zależy nam na tym wszystkim, co jest ważne dla historii naszej ziemi, ziemi łomżyńskiej i samej Łomży. A postać Stacha Konwy, niektórzy mówią, że legendarna, jest niezwykle istotna dla całego regionu, dla Kurpiowszczyzny, z którą Łomża przecież ma wiele, wiele wspólnego, bo tylko Narew nas dzieli od tej prawdziwej, już takiej czystej Kurpiowszczyzny. Postacie dwóch bohaterów pojawiały się najczęściej podczas uroczystości. Stach Konwa, kurpiowski strzelec, który nie zaparł się ojczyzny i został stracony przez wrogów, oraz Adam Chętnik, badacz i piewca Kurpiowszczyzny, twórcy skansenu w Nowogrodzie, inicjator budowy pomnika Konwy. Za troskę o pamięć, za lekcję patriotyzmu i kurpiowszczyzny dziękowali organizatorom uroczystości także wiceminister rolnictwa poseł Lech Antoni Kołakowski i poseł Stefan Krajewski. Senator Marek Komorowski Lasek Jednaczewski, w którym spoczywają bohaterzy, nazwał naszym miejscem mocy. Pod pomnikiem delegacje i zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów. Podniosłe słowa i emocje nie zdominowały całkowicie uroczystości. Zadbały o to przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkoły w Kupiskach. A koszulę mi wyprasowałeś? A ty co, już się tam wycierasz? Nie pleć, babo, to ci jutro wybory są tysza. Ciebie i tak nie wybiorą, zagubisz? Może zagubisz? Ale swój rozum to ja mam. I po co ci to, chłopsze? Ja tam nie chcę, ale muszę. Porządek trzeba we wsi zrobić. Mamy 8 maja, jest Dzień Zwycięstwa, a dodatkowo jeszcze przecież to są imieniny Stanisława.
w kalendarzu, a więc my mamy Stacha Konwę, no i przygotowaliśmy majówkę u Stacha. To jest na polanie w Lesie Jednaczewskim. Tę polanę wszyscy Łomżyniacy, mieszkańcy okolic znają bardzo dobrze. Tutaj historycznie kiedyś zawsze takie festyny się odbywały. Nie zabrakło akcentów sportowych. Elementem uroczystości była druga odsłona cyklu imprez biegowych organizowanych w gminie Łomża, czyli bieg Stacha Konwy na 10 km. Nie pierwszy raz jakby biegam. Tutaj w Łomży już wielokrotnie jakby uczestniczyłem na zawodach i to jest moje może tutaj w Łomży trzecie zwycięstwo. Jestem zadowolony z dzisiejszego biegu, bo początek, znaczy z głową pobiegłem, na początku jakby wolno zacząłem, nie poniosło mnie, no i tyle. Na scenie występowały zespoły kurpiowskie, wokół wyrosły festynowe stoiska, sił dodawała strażacka gruchówka. Twórcy rozdawali komiks i autografy w opowieści o Stachu Konwie, co bił Szwedów, Sasów i Moskali, któremu graficzną formę nadała Teresa Adamowska. Pokochałam gościa, zawsze wiedziałam o nim cokolwiek, ale teraz stał się moim również bohaterem, pogłębiłam wiedzę, jestem z niego dumna, jestem dumna też, że żyję na tej ziemi i że znam wielu kurpiów, wspaniałych ludzi. Zwieńczeniem uroczystości były pokazy wojskowe oraz efektowna scena potyczki kurpiów ze Szwedami, przygotowana przez rekonstruktorów z chorągwi API z podwodzą Jacentego Ordowskiego. To była prawdziwie rodzinna majówka i jak komentowali obecni w Lesie Jednaczewskim, jest apetyt na kolejne takie spotkania. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystości wręczenia nagród Orły Wprost Województwa Podlaskiego. Witam bardzo serdecznie w imieniu organizatorów wszystkich Państwa wedle tytułów i godności. To jest bardzo prestiżowe wydarzenie. Ja się bardzo cieszę z tego, że tutaj w Białymstoku, w stolicy naszego pięknego województwa podlaskiego, możemy gościć właśnie galę Tygodnika Wprost, na której to wyróżnimy, można powiedzieć, tych, którzy się przyczyniają do tego, że województwo podlaskie się pięknie rozwija. Dobrej współpracy zarówno wewnątrz komisji, ale też dobrej współpracy z rządem, który cały czas nas wspiera, jest sukces. Dziękuję dla wszystkich tych życzliwych ludzi, którzy pomogli. Pomogli dla naszego samorządu, dla mnie bardzo ważnego. Myślę, tak jak dla każdego włodarza tutaj obecnego. Dla mnie ogromny zaszczyt i jest mi po prostu bardzo miło. Ale szanowni Państwo, te sukcesy takiego małego powiatu, małego miasta jak miasto Kolno czy powiat kolneński są możliwe tylko i wyłącznie dzięki środkom zewnętrznym. Jest mi niezmiernie miło, jestem wzruszony i tak powiem, jak wychodziłem na tą galę, moja żona powiedziała, której imieniny dzisiaj są, mówi, pamiętaj, że Lewandowski zawsze swojej żonie wspominał i dziękował jej, także kochanie, wszystkiego najlepszego i dziękuję Ci za wszystko. Serdecznie gratuluję, Panie Burmistrzu. Naprawdę ten orzeł należy się. Zróbmy wspólnie zdjęcie. No żaden najlepszy omnibus burmistrz nie zrobi nic bez swojej drużyny. I ja mogę tutaj, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam bardzo dobry zespół, zarówno moi dwaj zastępcy, jak i reszta urzędników. Wydział inwestycji, ale każdy właściwie wydział pracuje na moje konto, pracuje na konto samorządu augustowskiego. Orła Wprost otrzymuje miasto Suwałki, a nagrodę odbierze jego gospodarz, pan prezydent Czesław Renkiewicz. Panie prezydencie. Prosimy bardzo. Serdecznie gratuluję, panie prezydencie. Jestem dumny, bo tak trochę prywaty, ale sam jestem z Suwałk, więc... Bardzo prosimy, panie prezydencie. Ta nagroda oczywiście to jest zasługa wielu osób, a przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta, bo oni inspirują nas, oni dodają nam energii, siły. Za tą nagrodą stoi drużyna. Drużyna wspaniałych ludzi. I tu chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować rodzinie państwa Wiszniewskich, właścicielom Stoczni Jachtowej Ślepsk. Chciałbym podziękować także dla prezydenta miasta Suwałki, całego samorządu. Chciałbym podziękować także firmie Malow, tytularnemu memu sponsorowi. Chciałbym podziękować także władzom województwa
Podlaskiego na czele z marszałkiem, który także w 2019 roku bardzo szybko, dynamicznie, jak prawdziwy były sportowiec, podjął rękawice i wsparł nasze działania tak, żebyśmy mogli wystartować w tej najlepszej lidze na świecie, lidze mistrzów świata. Do zobaczenia, do usłyszenia. W hali olimpijczyków polskich w Łomży zakończyły się zmagania 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podlaskie 2022 w boksie. Jak widać, zmagania bardzo mocne, duża rywalizacja. Myślę, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania, co widać, organizacja perfekcyjna. Tylko pogratulować. Ja myślę, że mam bardzo dobry młodzieżowy boks w Polsce, ponieważ postawiliśmy duże nakłady na szkolenie młodzieży. Co się przekłada też teraz na Mistrzostwa Europy, z których ostatnio przywieźliśmy 6 medali, w poprzednich latach również 6-8 medali, więc myślę, że to szkolenie od podstaw jest bardzo ważne. To już 28. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych, którego województwo podlaskie było organizatorem. To doskonała okazja do promocji województwa, ale też doskonała okazja, żeby wesprzeć młodych sportowców w ich marzeniach i dążeniu do czegoś fajnego. Bardzo serdeczne podziękowania dla działaczy sportowych Polskiego Związku Bokserskiego, przede wszystkim dla naszego wiceprezesa, pana Zbigniewa Malszewskiego, który jest tutaj naszym ambasadorem. Gościliśmy w Łomży przedstawicieli prawie wszystkich województw, zawodniczki i zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje regionalne. Poziom w fazie eliminacyjnej był zróżnicowany, ale ćwierćfinały, półfinały i finały były już pokazem sztuki pięściarskiej w dobrym wykonaniu. Cieszę się bardzo i to nie ukrywam, bo tam słyszałam, że przegrywałam dwie pierwsze rundy i sama jestem w szoku, że wygrałam, więc trochę tak szok przeważa. Julia trenuje u mnie 5 lat od początku, przyszła na pierwszy trening, już miała smykałkę do boksu, wszystkie walki wygrywała od początku, same wszystkie sparingi. W tamtym roku była mistrzynią młodzików Polski, no a w tym roku jest mistrzynią Polski kadetek w tej samej wadze, 54 kilo. Powiem szczerze, że teraz bardziej dziewczyny więcej boksują niż chłopcy. Jak przychodzą chłopcy na sali i dziewczynki, to dziewczynki są bardziej zawzięte do treningu niż chłopcy. Tak odczuwam to od paru lat. Cieszę się bardzo, że jednak zdobyłam ten złoty medal, bo rok temu był lekki niedosyt po tym srebrnym, no ale teraz się udało. Dlaczego dziewczyny boksują? Ja myślę, że to się zaczyna na etapie tego, żeby się wyładować, dowartościować, spędzić inaczej czas. Te emocje, które można spożytkować nie w parku, można na sali treningowej, a później przekładać to na rywalizację. Jeżeli ta rywalizacja jest ciekawa, sportowa, można było zauważyć, że były łzy, były gratulacje, uściski, przytulania, więc ma to też taki aspekt wychowawczy. Łomża mi się bardzo podoba, podoba mi się w ogóle podejście ludzi z Podlasia. Swojskie, normalne, uczciwe. Wśród mistrzów Polski kadetów był Maciej Marchel, który już zapisał się w historii polskiego boksu. W 2019 roku zdobył brąz Mistrzostw Europy w Tbilisi i został najmłodszym polskim medalistą międzynarodowej imprezy bokserskiej. No to jest jedna z ważniejszych imprez w roku, bo to są Mistrzostwa Polski, tuż za, może powiedzieć, Mistrzostwami Europy, to jest najważniejsza impreza. W tym roku chciałbym zdobyć tytuł Mistrza Europy, to jest największe marzenie, ale na tą chwilę to Mistrz Polski, dzisiejszy finał. Fantastycznie się trenuje mistrza, no to bardzo cieszę, tak, jeśli ta praca idzie w dobrym kierunku i no, nie zawsze osiągamy założone cele, no ale to jest sport i rywalizacja. Kilka olimpijskich dni spędziło w Łomży około 400 zawodniczek i zawodników w wieku 15-16 lat wraz z trenerami i opiekunami. Podczas finałowej gali srebrne odznaki Polskiego Związku Bokserskiego otrzymali wicemarszałek Marek Olbryś, Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, działacze okręgowych struktur Polskiego Związku Bokserskiego i szkoleniowcy klubu Tiger Łomża. Ja odbieram to jako taki wyraz rzeczywiście
uznania dla jakby wspierania tych działań, które są skierowane do dzieci i młodzieży w mieście Łomża, ale też w regionie, w województwie podlaskim. To było kilka dni sportowych zmagań w czystej postaci. Rywalizowali najlepsi w kraju młodzi bokserzy i bokserki. Z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej Podlaskie 2022 w boksie w Łomży do swoich rodzinnych miast w całej Polsce wyjechało 13 mistrzów Polski kadetów oraz 13 mistrzyń w swoich kategoriach wagowych. Mural na frontowej ścianie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przedstawia chore zwierzaki i opiekującego się nim misia, lekarza. Malowidło, które zastąpi charakterystyczne słoneczko, zostało uroczyście odsłonięte. Otwarcie wspaniałego muralu, dzieła, które wpisze się w krajobraz naszego miasta, dzieła, które na pewno pomoże tym małym pacjentom w tych chorobach, w tych trudnych czasach, jak tu trafią, dlatego się niezmiernie z tego cieszymy. Marszałek przypomniał, że wsparcie zarządu trafia do szpitala klinicznego systematycznie. Była to m.in. pomoc w czasie pandemii, 17 milionów złotych z funduszy unijnych na Centrum Psychiatrii Dziecięcej, z kolei na ostatniej sesji Sejmiku przyznano placówce dotację w kwocie 1 200 000 złotych. Jak zapowiedział, to nie ostatnie wsparcie w tym roku. No zależy nam przede wszystkim na tym, żeby dzieci, które do nas trafiają, pozytywnie odbierały ten szpital i był, żeby ten wizerunek szpitala budować w bardzo dobrym świetle. Myślę, że to słoneczko, do którego wszyscy się przywiązaliśmy i funkcjonowało z nami, no właściwie 40 prawie lat, to też był taki pewien symbol naszego szpitala, natomiast w opinii dzieci, w opinii rodziców nie kojarzył on się pozytywnie. No zależy nam na tym, aby ten szpital, no w sumie jedyny szpital w regionie, który zapewnia taką wysokospecjalistyczną opiekę, był również takim miejscem, do którego dzieci nie wracają z lękiem i zdenerwowaniem, żeby zmniejszyć te emocje negatywne, które niestety czasami takiemu pobytowi towarzyszą. Wsparliśmy rzeczywiście to przedsięwzięcie jako miasto Białystok. W związku z tym chciałem bardzo serdecznie podziękować dyrekcji szpitala za te fantastyczne podziękowania, ale myślę, że najlepszymi podziękowaniami jest uśmiech i radość dzieci, które mimo, że trafiają tutaj na leczenie do szpitala, to mam nadzieję, że będą się uśmiechały, jak zobaczą te fantastyczne dzieło, które powstało dzięki ekipie Up to Date Festival. Mural Słoneczko na ścianie dziecięcego szpitala funkcjonował niemal 40 lat i był jednym z pierwszych w Białymstoku. Nowa grafika, którą wykonali artyści z Good Looking Studio, ma żywe barwy i przedstawia chore zwierzątka, którym opiekuje się miś lekarz ze stetoskopem ozdobionym sercem. Jak przyszliśmy do szpitala z tą inicjatywą, to bujaliśmy się w myślach jakiś czas i sam będąc rodzicem byłem tutaj ze swoim dzieckiem kilkukrotnie. Całe szczęście, że był mały, nie za bardzo widział te oczy, których nie ma. Jak dzieci, które mówiły tu przed chwilą do państwa, to słońce nie oddycha, padło coś takiego, bo z tymi dziećmi wcześniej rozmawialiśmy, więc były różne jakby opinie. Moja prywatna opinia jest taka, że ten mural świetnie oddawał ducha czasów, które były. Ten mural był kawałkiem Białego Stoku, który znikł i część mnie jest smutna, że ten mural znikł. Ale druga część jeszcze się bardziej raduje, bo ten mural ma służyć dzieciom, a nie jakimś dorosłym, co kiedyś chcieli być hipsterami. Tak? To ma służyć temu, żeby dzieci czuły się bezpiecznie wchodząc. Spędziliśmy wiele godzin jakby rozkminy psychologicznej, mówiąc lakonicznie, a fachowo merytorycznych dyskusji dotyczących tego, jak kawałek ściany, który jest wizytówką szpitala, może wpłynąć na to, jak dziecko się czuje wchodząc do szpitala. Bardzo ważne. I tutaj było coś takiego, jakby coś, co ja sam się nauczyłem, niby tam coś tam, wykształcenie humanistyczne, ale że to musi być proste. To musi być na maksa proste, żeby rodzic mógł powiedzieć, idziemy do misia. Tak jak wcześniej mógł powiedzieć, idziemy do słoneczka, która ma oczy prosto z otchłani. I ten misio miał być duży, ten misio miał być taki okazały, rubaszny, duży, po to, żeby łatwo, żeby rodzice mogli prowadzić narrację wobec dzieci, jedziemy do szpitala z misiem. Jedziemy do misia. Nad powstaniem projektu artyści związani z Up to Date Festival pracowali niemal 2 lata. Efekt końcowy to rezultat wielogodzinnych rozmów z przedstawicielami szpitala, psychologami, ale także dziećmi, którym z pewnością będzie się podobał. Fundusze na mural pozyskano m.in. z budżetu województwa podlaskiego i z miasta Białystok, a także z lokalnych firm.